serdecznie w kolejnym Otrowlogu. Ja dzisiaj wstałam około godziny 9 i jak widzicie ogarnęłam się, jestem już w sukience, w której pójdę właśnie na przywitanie pielgrzymów. Ja dzisiaj mam naprawdę szaleńczy dzień, chciałabym zrobić makijaż, ale nie wiem szczerze mówiąc czy się wyrobię, dlatego teraz muszę szybko pójść do Lidla, kupić sobie trochę rzeczy, bo musimy zabrać trochę jedzenia, nie wiadomo ile będziemy czekać na pielgrzymów. Mają docelowo przyjechać o godzinie 18, ale wiadomo wszystko może się opóźnić, dlatego ja śmigam do... teraz do sklepu, do Lidla i odezwę się do Was potem. Przed chwilą właśnie opublikowałam kolejnego vloga, tym razem jest to vlog z wczoraj, czyli przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Redzie. Vlog jest na kanale, dlatego ja mogę się powoli zajmować innymi sprawami i powoli zbierać. Co prawda jesteśmy nadal w zawieszeniu, bo nie wiadomo kiedy Włosi dotrą do Redy, ale cały czas czekamy i niedługo będziemy szli już na spotkanie. Myślę, że chyba 5-6 już będę wychodzić z domu, dlatego muszę poogarniać jeszcze kilka spraw. Ogólnie rzecz biorąc jest wielkie zamieszanie. Co prawda jest to później i pielgrzymi mają niby przyjechać około godziny 20:30. Jest jednak chwilę przed godziną 15. Właśnie zjadłam sushi na obiad z Lidla. Wiecie, w tych paczkach takie gotowe. Bo tak coś czułam, że nie będę miała czasu, bo nie zdążę zrobić makijażu, muszę wychodzić. Okazało się, że niby mam być tam na 15, na 17, ale znajomi idą o 15 i potem może być problem, żeby ktoś mnie zabrał, więc idę na 15. Dlatego szybko pakuję kamerę i idziecie ze mną. Nie wiem, co będę w stanie nagrywać, ale na pewno zrobię Wam jakieś przebitki. Jestem już w szkole, jak możecie zobaczyć, jestem na wózku elektrycznym. Co prawda przyszłam tutaj na zwykłą wózku, ale stwierdziliśmy, że jednak będzie fajnie, kiedy będę na wózku elektrycznym, będę mogła sama się poruszać, robić dla Was relacje oraz będę mogła też po prostu pomagać, bo wiadomo, na wózku elektrycznym coś musi mnie paść. Dlatego zabieram Was teraz na obchód po szkole, żeby Wam pokazać przed wszystkimi przygotowaniami, jakby w trakcie przygotowań, jak będą wyglądać punkty, jak wygląda wyjście do szkoły. Zabieram Was taką małą wycieczkę, co prawda z drugiej strony kamery będę, ale mam nadzieję, że taka mała wycieczka Wam się spodoba, no i potem będę Wam na bieżąco relacjonować, co się dzieje. Przed samą szkołą natomiast stoi taki punkt i tak tutaj wygląda wejście do szkoły. Jak widzicie, wszystko jest powoli przygotowywane. Przy wejściu do szkoły właśnie znajduje się taki oto plakat i tutaj są właśnie flagi Światowych Dni Młodzieży. I tutaj mniej więcej będzie checkpoint, na którym będę stała i zabieram Was dalej na wycieczkę po szkole. Tak dokładnie wygląda nazwa szkoły, w której przygotowujemy punkt do Światowych Dni Młodzieży. Jest to szkoła podstawowa nr 2 w Redzie imienia Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Jak możecie zobaczyć, a te szumy w tle to maszyna do helu, do balonów. Tak wyglądają punkty, proszę Wam je po kolei pokażę, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie, cały taki rząd punktów i będą sale bagażowe. Tutaj będą mieli dostęp tylko Włosi. Nie zapiszcie to lewy przy. Jak widzicie, te punkty ciągną się i ciągną, a u góry są konkretne litery, gdzie osoby, które nie mogą wypełnić na te litery, po prostu będą wchodzić. Podchodzi się dostawać pakiety. Właśnie w tych czerwonych siatkach są pakiety dla pielgrzymów. Chciałam Wam tylko pokazać, bo już mamy identyfikatory. I właśnie tak one wyglądają na smyczach. I dzięki temu wiemy, kto jest od nas, kto jest wolontariuszem, a kto po prostu jest gościem. Goście też będą mieli swoje identyfikatory jako pielgrzym. Jest godzina 19, praktycznie według pierwszych założeń Włosi powinni tu być w Redzie już od godziny. Niestety mają opóźnienie i będą prawdopodobnie około 21, więc my nagle czekamy, wszystko jest gotowe i po prostu sobie czekamy. Na szczęście pogoda jest fajna, więc siedzimy przed szkołą, rozmawiamy, atmosfera jest dobra. A potem będzie pewnie wielkie zamieszanie, więc nie wiem jak się uda mi vlogować, ale postaram się, żebyście mieli fajne przebitki. Jest około 20:30, czekamy już powoli na przybycie rodzin oraz pielgrzymów. Jak widzicie, za mną flagi. Teraz Wam pokażę, w jakim punkcie będę siedzieć i przemuszać Włochów po prostu na strefę, gdzie spotkają swoje rodziny. Dlatego ja tutaj będę takim checkpointem, po prostu będę weryfikować, kto ma wstęp do jakiej strefy. Tak właśnie wygląda punkt, przy którym będę. Mamy już do pomocy dwóch chłopaków i w tej właśnie z ławy jest zrobione takie przejście, żeby osoby przychodziły pojedynczo i musimy ich po prostu sprawdzać, kto może przejść, kto już ma identyfikator. Prawie wszystkie rodziny już dotarły i teraz czekamy po prostu na przyjazd autokarów. Ja właśnie kieruję ludzi, bo wszyscy zgromadzili się na patio. Odezwę się do Was potem. Ciao!
autokary już przyjechały, teraz czekamy na trzeci autokar. Powiem wam, że gorzej się stresowałam tym, jak tak naprawdę sprawdzimy, czy wszyscy się zarejestrowali, żeby tutaj przeszli przez nasz checkpoint, ale okazało się, że to było naprawdę mega przyjemne, mega sprawne. Jak widzieliście, szli powoli, po kilka osób, tutaj mieli pojedyncze przejście między łapkami i w ogóle właśnie, którzy przyjechali, są bardzo sympatyczni, dużo się nauczyło, cześć, dobry wieczór. Ja na razie jestem pod dobrymi wrażeniami, ale muszę kończyć, bo zaraz pewnie przyjedzie trzeci autokar, więc odezwę się potem. O, właśnie przyjechał trzeci autokar, macie relację na bieżąco, dlatego muszę wracać na checkpointa. Mamy nadzieję, że wasz pobyt w naszym mieście będzie udany. Witamy was w Redzie. Speriamo che il vostro soggiorno a Reda vi piacerà. Za chwilę wasi gospodarze, tymczasowi wasi rodzice zaproszą was do siebie na kolację i na nocleg. Tra poco le famiglie che vi ospiteranno vi porteranno a casa con loro. I oprócz tych rodzin, również nasza młodzież chciałaby w tych dniach wam towarzyszyć. In questi giorni, oltre alle famiglie, ci saranno con voi anche i giovani volontari. Mamy dla was bardzo ciekawy i intensywny program. Che hanno preparato per voi un programma molto intenso e interessante. Zanim jednak udacie się do rodzin, pozwólcie, że przedstawię wam władze naszego miasta. Prima di andare a riposarvi, le autorità della città di Reda vorrebbero darvi il loro benvenuto. Pan burmistrz Krzysztof Krzyniński. Il sindaco Krzysztof Krzyniński. Pani sekretarz miasta, panna Jania. Bardzo chciałbym podziękować władzom naszego miasta. Don Arturo ringrazia le autorità per tutta l'organizzazione e per l'accoglienza. Dziękujemy także pani Anicie Grzeszczuk, zastępcy burmistrza miasta Redy. Primo persona in parrocchia è il parroco Giovanni Kowalski. Właśnie rozeszli się do swoich rodzin, u których będą mieszkać i teraz powoli ogarniamy szkołę i zbijamy się do domu. Myślę, że opowiem wam swoje wrażenie już z domu. Zobaczcie, co mam w pokoju. Ja właśnie wróciłam do domu, ale zabrałam ze sobą balony. Tymi balonami, jak widzieliście, była ozdobiona cała szkoła. I potem każdy mógł sobie troszeczkę wziąć do domu. To i ja wzięłam, bo to jest piękna pamiątka. Domu. Te balony długo nie wytrzymają, ale są z helem, więc jest śmiesznie. I mam teraz taką dekorację i pamiątkę potem w fajnym dniu. Już się obracam i powiem do was moje wrażenie i moją relację i ogólnie jak ja to wszystko odbieram. Jestem już w domu, jest około godziny 23 i muszę wam powiedzieć, że naprawdę jestem wykończona. Stres i zamieszanie robi swoje. Ja postaram się wam tą relację tak skrócić, żeby to było przyjemnie w tej vlogu. Nagrywam również trochę materiału dla naszej grupy, żeby po prostu potem było co wspominać.
Ale muszę wam powiedzieć, że to było niesamowite przeżycie. Naprawdę coś niezwykłego. Stres był do momentu, kiedy zobaczyliśmy pierwszych Włochów. Potem okazało się, że to są naprawdę mega sympatyczni ludzie. Że są uśmiechnięci, że się z nami witają, że się nawet nauczyli cześć czy dobry wieczór. I to było takie, wiecie, pozytywne. Ogólnie było naprawdę super. Bo tak samo jak to całe powitanie na hali, jak widzieliście. Śpiewali, klaskali do włoskiej muzyki. Naprawdę było super. I bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w tym samym przedsięwzięciu. Bardzo się cieszę, że dzięki uprzejmości kolegów i też trochę ich wielkiemu zmęczeniu, bo wynieść ten wózek po schodach to była nie lada wyczyn, udało mi się być na tym wózku, udało mi się rzeczywiście wreszcie pomagać, być w środku tych całych wydarzeń. To było coś niesamowitego, a przygoda z Włochami przecież jeszcze przed nami. Ja jutro pewnie nigdzie tam nie będę rano szła, ani nie będę jechać z nim do Gdańska, ale wieczorem na pewno się z nim zobaczę w kościele, bo chyba jutro jest msza. Ale jutro również nagrywam vloga, więc będę wam wszystko na bieżąco relacjonować. Jutro pewnie też będę rano długo montować tego vloga i muszę się wyspać, bo naprawdę stres był ogromny i potem, kiedy ten stres opadł, wszystko tak zrobiło się, że człowiek jest śpiący i jestem wykończona. W tle macie róże, niestety te jasne już zwiędły i tylko te ciemniejsze wyglądają dobrze. Ale już zrobię z nimi rano porządek, teraz nie mam siły. Dodatkowo, jak widzieliście, mam dekoracje w postaci balonów i to też jest super. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog, taki zupełnie inny, przypadł wam do gustu. Zachęcam was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już jutro, trzymajcie się, cześć!